Dominik, za wami naprawdę świetny mecz. Pokonaliście 3-0 Sandecję, która miała imponującą serię meczów bez porażki. Pokazaliście dziś klasę i pokazaliście, że zasługujecie na bezpośredni awans do PKO Ekstraklas. Witam. No, pokazaliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną. Porażka z niecierzą tylko nas podjudziła tym, że byliśmy lepszą drużyną z Termaliką i to pokazaliśmy teraz. I nie wystraszaliśmy się tej serii Sandecji, bo każda seria się musi kiedyś skończyć i to zrobiliśmy. Ty dzisiaj indywidualnie zaliczyłeś bardzo dobry występ, 2 strzelone bramki. Też sprawiłeś sobie prezent na urodziny, bo dziś obchodzisz 22 urodziny, także wszystkiego najlepszego. No i pokazałeś, że fajnie tutaj błędy zawodników Sandecji potrafiłeś wykorzystać. No miło, że akurat mi się udało strzelić 2 bramki w mojej urodziny. Chyba lepszego prezentu nie mogłem sobie wyobrazić. Cieszę się bardzo, że w końcu ta piłka zaczęła wpadać mi w tych sytuacjach i mam nadzieję, że teraz będzie coraz więcej tych goli. Dzisiaj wreszcie na trybunach pojawili się kibice. No wiemy, jak ważni oni są dla was. No i zupełnie inaczej się gra, jeśli oni na trybunach są. No zdecydowanie, grając z naszymi kibicami u nas tutaj w Radomiu, czujemy się zdecydowanie lepsi, ponieważ to jest jakby nasz 12 zawodnik, daje nam ducha gry i to jest najlepsze, co może być dla nas. Teraz przed wami wyjazdowy mecz z GKS-em Bełchatów, później domowa potyczka z Resowią. Wchodzimy w decydującą fazę sezonu, ostatnie 4 mecze, także no tutaj ten cel już coraz bliżej, no ale trzeba te mecze wygrywać, wiadomo. No tak, nie chcemy schodzić z tego poziomu, nawet gdy przegraliśmy mecz, to i tak nasz poziom gry był zdecydowanie lepszy od rywali, więc cały czas utrzymujemy ten wysoki poziom i koncentrujemy się już na kolejnym meczu.